Mocne słowa padały w środę 7 marca podczas spotkania mieszkańców Wólki z burmistrzem. Celem dyskusji miało być omówienie alternatywnych rozwiązań dla zamknięcia przejazdu kolejowego na ulicy Kościuszki. Spotkanie zamieniło się jednak w prawdziwą burzę. Burmistrz Sławomir Kowalewski zachęcał, aby skupić się na meritum sprawy, a mieszkańcy Wólki obarczali winą poprzednie i obecne władze miasta. Wtedy, co w 2005 mówi pan, że było to wszystko rozgłaszane, żeby mieszkańcy byli poinformowani. Jeśli byłoby tak jak dzisiaj, że spotkania by się odbywały, mieszkańcy by wiedzieli, co się dzieje. Nie wiedzieliśmy o niczym i dlaczego wtedy nie było takich zebrań, wtedy, kiedy było można. Ponadto, panie burmistrzu, jako władze, to wy jesteście odpowiedzialni za to, co dzieje się z nami, mieszkańcami. I my tak jakby na to wpływu nie mamy. To wy zadecydowaliście wspólnie z koleją, że tego przejazdu nie będzie, że jesteśmy zablokowani. To wy jesteście odpowiedzialni za to wszystko. Czy pan się usprawiedliwia, że to nie pana wina, że to poprzedni burmistrz też jakoś się będzie usprawiedliwiał, ale nie zmienia to faktu, że to miasto o tym decyduje i to miasto o tym zadecydowało, jak będzie wyglądało nasze życie przez teraz kolejnych kilka lat i nie wiemy, czy kładka będzie, czy jej nie będzie, czy gracie z nami na zwłokę, czy po prostu ludzie się przyzwyczają do tego, że będziemy jeździć daleko, będziemy nadrabiać kilometry, będziemy dzieci wozić, bo dzieci małe nie będą chodzić tyle kilometrów do miasta wiaduktami i słucham? Tak, tak, do szkół i uważam, że to jest po prostu no, dla nas osobista tragedia. W 2005 roku nie byłem uczestnikiem procesu decyzyjnego, a taki zapadł. Wtedy decyzje takie zapadły, proszę Państwa, i to trzeba o tym pamiętać. I to jest nie do odkręcenia. To trzeba też o tym pamiętać. Dzisiaj no, winnym kto jest? Jest obecny burmistrz winien i pewnie pani radna Przyłkowska. Szanowni Państwo, przypomnę raz jeszcze. W 2006 roku nie wiedzieliśmy o tym, ale pewnie władze, urzędnicy tak, Urzędu Miasta Mławie wiedzieli o tym, że projekt dokumentu decyzji środowiskowej został wywieszony tu czy tam na tablicy ogłoszeń i że można było zgłaszać te uwagi. Poprzedni pan burmistrz podjął tę decyzję. To zapewne poprzedni pan burmistrz tę decyzję też podjął. Może ten proces potem informacyjny nie był tak jak trzeba, ale to były decyzje przemyślane. Każdy kolejny burmistrz ma obowiązek jakby kontynuować to, co było wcześniej. I nie zastanawiajmy się, czy to było wtedy dobrze, czy źle, tylko rzeczywiście, tak jak pan burmistrz powiedział, ja też państwa proszę, żeby się zastanawiać nad tym, co teraz zrobić, żeby było jak najbliżej do tego nowo zbudowanego przejazdu przy ulicy Sienkiewicza i ewentualnie do tego tutaj zbudowanego w ulicy Piłsudskiego. I propozycje jakieś podczas tego spotkania pierwszego u pana burmistrza były wypracowane i myślę, że warto byłoby się nad tym skoncentrować. W trakcie dyskusji jedna z mieszkanek wyszła z wnioskiem o postawienie na przejeździe kolejowym automatycznych bramek dla pieszych. Urzędnicy wytłumaczyli, że jakiekolwiek ingerencje w projekt PKP jest niemożliwy przez najbliższych 5 lat. Pani powiedziała 10, nie 10, tylko 5 lat. To jest taki termin, który projekty realizowane ze środków unijnych nie może być tam żadnej ingerencji. Stąd też w tym liście od pani dyrektor z PKP taki termin jest podany. Rozmowy obu stron nie przyniosły konstruktywnych rozwiązań. Oprócz zarzutów i oskarżeń nie dowiedzieliśmy się niczego nowego na to, co padło podczas wcześniejszych spotkań. Władze PKP PLK pozostają konsekwentne w swoich działaniach. Na szczęście dla mieszkańców tej dzielnicy wzdłuż torów nie powstaną ekrany dźwiękochłonne. Mieszkańców Wólki nie przekonały argumenty przedstawione przez władze miasta. Oburzeni wólczanie zarzucali miastu, że ich dzielnica od lat jest traktowana po macoszemu. Wygląda na to, że fala goryczy została przelana. Władze miasta będą miały spory problem z odbudowaniem zaufania w tej części Mławy.